Czy zamierzasz wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Każdy głos ma znaczenie, twój też. A czy wiesz, co dzieje się potem, gdy wrzucisz kartę do głosowania do urny wyborczej? Zobaczmy. Komisja liczy wszystkie ważne głosy. W wyborach do Sejmu wybieramy 460 posłów. Wydaje się, że najsprawiedliwszym podziałem byłoby zagwarantowanie miejsc wszystkim, na których oddano głosy. W niektórych krajach tak właśnie jest. Jednak jeśli w parlamencie jest 20 partii, a każda ma zaledwie po kilku przedstawicieli, pojawiają się problemy z wyłonieniem większości rządzącej. Parlament jest rozdrobniony i może mieć problem z podejmowaniem decyzji. Aby tego uniknąć, wprowadzono próg wyborczy oraz przyjęto model Donta. Aby wyniki partii były ważne, musi ona przekroczyć próg wyborczy, czyli uzyskać minimum 5% wszystkich głosów, zaś dla koalicji próg ten wynosi 8%. Głosy oddane na ugrupowania, które nie przekroczyły progu, dzieli się proporcjonalnie między tych, którzy go przekroczyli. Mandaty są dzielone na liczbę okręgów. Każdemu z nich przypada co najmniej 7 mandatów. Dokładna liczba mandatów, które przypadają na dany okręg, wynika z liczby jego mieszkańców. Wiemy już, że ugrupowania nie dostają takiego procenta miejsc, jaki procent głosów zdobyły. Do obliczenia, ile miejsc w Sejmie otrzymają przedstawiciele poszczególnych komitetów wyborczych, używany jest model Donta. Zobaczmy to na przykładzie. W pewnym okręgu do podziału jest 10 mandatów poselskich. Oddano w nim 6,5 tysiąca ważnych głosów. Partia Niebieskich otrzymała w tym okręgu 3000 głosów, 46%. Partia Żółtych 2100 głosów, 32%. Partia Czerwonych 900 głosów, 14%. A Partia Fioletowych 500 głosów, 8%. Teraz czas na dzielenie. W metodzie Donta liczbę głosów dzielimy przez tyle kolejnych liczb naturalnych, ile jest mandatów do obsadzenia. W naszym przykładzie jest 10 mandatów, czyli liczbę głosów oddanych na poszczególne ugrupowania dzielimy przez 1, 2, 3 i aż do 10. Następnie układamy wyniki dzielenia od największego do najmniejszego i wybieramy tyle, ile mandatów jest do obsadzenia. Podsumowując, w tym przykładzie Partia Niebieskich, na którą oddano 46% głosów, dostała 5 mandatów, 50%. Żółci, na których oddano 32% głosów, dostali 4 mandaty, 40%. Na Czerwonych oddano 14% głosów, a otrzymali 1 mandat, 10%. Partia Fioletowych co prawda przekroczyła próg wyborczy, ale nie uzyskała mandatów. Jak widać, metoda Donta promuje duże ugrupowania, a to dlatego, by uniknąć nadmiernego rozdrobnienia w parlamencie. Wiemy już, jak dzieli się mandaty między ugrupowania. Czy wiesz, kto je otrzymuje? Dostają je osoby, które z danej partii otrzymały najwięcej głosów. Jeśli liczba głosów jest równa, to wygrywa osoba, która jest wyżej na liście. W przypadku wyborów do Senatu na jeden okręg wyborczy przypada jeden mandat, czyli razem jest ich 100. Mandat senatora uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w danym okręgu. W przypadku Senatu obowiązują więc jednomandatowe okręgi wyborcze. Idź na wybory, twój głos ma wpływ na rezultat.